Cześć, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału, w którym zobaczycie wydajność kręconego i zbudowanego Titan RTX, także top-topu Turinga, TU102-400, pełny rdzeń. No taki Titan naprawdę ma coś, ma w sobie coś, także karta na pewno przejdzie do legendy. Ok, platforma testowa Z490, ROG Maximus Xtreme 12, także top-topu Asusa na Z490 i 9900K kręcony na 5,2 GHz, Ring 50, memki skalibrowane na 4000 MHz, CR16, 16, 16, 3,4 Common Trade T2 i około tydzień bawiłem się w kalibrację drugo- i trzeciorzędnych timingów, także tutaj wycisnąłem sowitą wydajność z tejże platformy. Jest to Xtreme Hardware Kronos, powstał jeszcze przed premierą Ampere, także tutaj akurat powstawał w celu zapewniania maksymalnie wysokiej możliwości dostarczenia komfortu, że tak to określę, w kontekście gier. No i ten cel rewelacyjnie Xtreme Hardware Kronos spełnia. No i słuchajcie, na pewno gdybym osobiście siedział na Titanie RTX, nie zmieniłbym tej karty na 3080, ani w wypadku gier, ani tym bardziej w wypadku zastosowań profesjonalnych. Niemniej tutaj skupiając się na grach, absolutnie na pewno Titana RTX na 3080 bym nie zmienił. Niemniej oczywiście przyrost wydajności na Amperze 3080 jest odczuwalny. Natomiast jakie są to różnice, zobaczycie w oddzielnym materiale poświęconym testom RTX 2080 Ti versus 3080 versus Titan RTX w wypadku akurat gier. No i karty tam wszystkie na powietrzu, także uczciwość zachowana, materiał nagrany na jednym z moich platform testowych, także myślę, że realnie za około 1,5 tygodnia możecie się go spodziewać. Cały czas testuję 3080, bawię się, sprawdzam różne możliwości, zagadnienia na przykład, gdzie na tej danej sztuce akurat kończy się możliwość stabilizacji pamięci, tak żeby nie było miejsca degradacji wydajności z racji przekręcenia pamięci. Na GDDR6X Microna to występuje, o tym opowiem Wam w oddzielnym materiale i zresztą pokażę Wam, jak tutaj te karty się kręci, jak ampery kręcić, jak zrobić tak, żeby nie mieć spadków wydajności, a po prostu zwiększyć sobie ilość klatek. Także o tym w oddzielnym materiale. Ok, czy zmieniałbym Titana RTX na 3090? Tak, ale tylko i wyłącznie w momencie, kiedy po prostu miałbym na to zajawkę i te kilkadziesiąt procent, 30 do 50% wydajności na ten moment względem Titana RTX zależy od zastosowań. W niektórych profesjonalnych, nawet w zastosowaniach o 80% większa wydajność na 3090. Niemniej, póki softy nie będą w stanie efektywnie korzystać z przebudowanych jednostek SM w Amper, no to takich wzrostów, które moglibyśmy oczekiwać po specyfikacji, niestety nie zobaczymy. Niemniej, naprawdę Amper to karty, które będą swoją wydajnością zaskakiwać wraz z coraz nowszymi wersjami sterowników i oczywiście ulepszeń ze strony softów. Także jest na co czekać. Naprawdę widać, że generacja NVIDII, która będzie się starzała jak wino. Ok, zapraszam Was do materiału. Kilka gier: Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Control, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint. Także zobaczcie sobie, jak plasuje się wydajność kręconego Titana RTX w tej rozdzielczości. No i tutaj też informacja dla Was. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć też taki materiał na 3080 w rozdzielczości 4K, czy w 3400 na 1440p. Oczywiście nic nie stoi mi na przeszkodzie, żebym zrobił dwa różne materiały w tych rozdzielczościach, pokazał co i jak, później to samo na 3090. Niemniej jeszcze u siebie nie mam. Także mogę zrobić dwa takie materiały, pokazać co i jak. Natomiast napiszcie w komentarzach, czy wolelibyście najpierw 4K, czy 3400 na 1440p. Poczekam 2-3 dni i zabiorę się za robienie materiału względem tego, jakich komentarzy zobaczę po prostu więcej. 4K albo 3400 na 1440p, wystarczy napisać to w komencie. Taki akurat na spontanie w tym momencie, kiedy nagrywam tą gadkę, wpadł mi pomysł, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i okej, będę też Wam co jakiś czas pokazywać wydajność różnych GPU w tej formie, jak na Titanie RTX.
nie tylko czyste, suche testy wydajnościowe GPU versus GPU versus GPU, ale realia, jak w kilku grach karta w danej rozdzielczości przy danych ustawieniach graficznych się zachowuje. Także też 3080 się możecie spodziewać, 3090 naturalnie, później Big Navi, bo też czekam na tą kartę, jestem zainteresowany tym, co zaoferuje. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądać temat wydajności w standardowej rasteryzacji, wydajności w ray tracingu, no i oczywiście kwestia sterowników. Także różne karty się będą pojawiać. No i co? Zapraszam Was serdecznie do materiału, kończę gadkę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i zobaczenia w innych odcinkach, które się będą pojawiać. Pozdrawiam, cześć!
There's gotta be some intel here. Stay right where you are. Got it. We're holding. Enemy activity in our area. Stay low. Stay low. Moving on the target, boss. Maneuvering in position. Roger that. Moving now. I'm a sniper. Crosshairs on target. Copy, boss. Moving there. Standing by. Moving in on hostile. They're here. Keep your eyes open. Enemy target locked. Huh?
silencer. Thank you.